Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym naszym tematem będzie sytuacja w Polsce do powstania w styczniowego. Sobie zakończymy tuż przed wybuchem powstania, który będzie tematem następnej lekcji. Więc na początku sobie powiedzmy o odwilży po Sewastopolskiej w Królestwie Polskim. W 1856 roku umiera Iwan Paskiewicz i jednocześnie kończymy wtedy ten okres, który nazywamy Nocą Paskiewiczowską. Nowym namiestnikiem zostaje książę Michał Gorczakow, która jest z kolei zwolennikiem porozumienia z Polakami. Czyli teraz mamy Michała Gorczakowa. Michaju... Michał. Gorczakow. Nowy namiestnik w Królestwie Polski. On chce porozumieć się z Polakami, dąży właśnie do zakończenia tych represji nocy paskiewiczowskiej, no i Polacy znowu wierzą w możliwość odzyskania jakiejś autonomii, no i też przywrócenia tej konstytucji z roku 1815 nadanej przez Cara Aleksandra I. W tym samym czasie także odzyskuje pełną autonomię ponownie zresztą Wielkie Księstwo Fińskie, więc Polacy myślą, no, że ich nadzieje są jak najbardziej uzasadnione i w okresie tej odwilży po i takim rozluźnieniu relacji w Rosji będzie można przeprowadzić jakieś reformy. Zniesiono przede wszystkim stan wojenny, który obowiązywał od upadku powstania listopadowego. Ogłoszono amnestię, złagodzono cenzurę, otworzono także polskie szkoły, w tym między innymi Akademię Medyko-Chirurgiczną i Akademię Sztuk Pięknych. Polacy także mogli znowu sprawować urzędy w Królestwie Polskim. Nawet władze zgodziły się na założenie tzw. Towarzystwa Rolniczego. One skupiało w sobie większość ziemiaństwa z terenów Kongresówki. Na jego na staje hrabia Andrzej Zamojski. Tam podczas spotkań oficjalnie niby mówiono o problemach ekonomicznych, między innymi konieczności oczynszowania, a później uwłaszczenia chłopów, a nieoficjalnie był to taki nasz nielegalny polski parlament. Czyli zapiszmy sobie Towarzystwo Rolnicze. Towarzystwo Rolnicze. Na czele z Andrzejem Zamojskim. Andrzejem Zamojskim. Okej. Okay. Ale wszystkie te złudzenia jakieś uzyskania pełnej autonomii kończą się w roku 1856, kiedy car Aleksander II przybywa do Warszawy i do witających go osób mówi: "Żadnych marzeń, panowie, żadnych marzeń." To jest taki znany cytat, można sobie go fajnie zapamiętać, taka ciekawostka. No to ostatecznie pokazał Polakom, że nie ma na co liczyć. No ale wróćmy do nastrojów, jakie panowały tym razem w Królestwie Polskim. Przede wszystkim sukcesy Włochów, którzy walczyli o zjednoczenie Włoch w tamtym okresie były coraz większe. Poza tym sama Rosja przegrała przecież w wojnie krymskiej i prowadzi to do takiego wzrostu nastroju patriotycznych w Polsce. Tutaj do głosu także dochodzi młode pokolenie, to które nie zaznało bezpośrednio Powstania Listopadowego. Wychowane było w tym duchu romantycznym, duchu podążania za ideą poś poświęcenia. No i w ten sposób wierzyli oni na odzyskanie niepodległości. W 1860 roku odbyło się także wiele manifestacji patriotycznych. Między innymi w czerwcu mieliśmy uroczysty pochód podczas uroczystości pogrzebowych wdowy po generału, generale Sowińskim. A także w listopadzie mieliśmy podobną taką manifestację religijno-patriotyczną. Obchodzono wtedy 30 rocznicę oczywiście wybuchu powstania listopadowego. Odśpiewano wtedy Boże coś Polskę, tylko tym razem zmieniono trochę słowa. Już nie mieliśmy nic wspomniane o królu Polski, czyli tym domniemanym carze tylko zaczęto mówić ojczyznę, wolną racz nam wrócić panie. Odśpiewano także Mazurek Dąbrowskiego i powstałą na wzór rewolucji lipcowej Warszawiankę, która zresztą była trochę pod nutę Marsylianki pisana. To jest też taka pieśń, możecie sobie sprawdzić w internecie. Same władze cesarskie wtedy nie reagowały, nie chciały zaogniać sytuacji, pozwalały Polakom manifestować ten swój patriotyzm. Użyły natomiast sił do rozbicia wielkiej demonstracji, która była zorganizowana 25 lutego 1861 roku dla upamiętnienia bitwy pod Grochowem. Wtedy uczestnicy pochodu zostali pobici, co skłoniły oczywiście Polaków do protestu zorganizowania kolejnej manifestacji 27 lutego, no i tym razem Rosjanie zabijają pięciu demonstrantów. Tam było wśród nich dwóch ziemian, robotnik, uczeń i rzemieślnik. I wszystkie tutaj, znaczy ludzie zaczęli myśleć, że to są taki symbol, symbol zjednoczenia społeczeństwa, że każdy, każdy stan w zasadzie coś kogoś stracił. Dodatkowo miało to symbolizować według niektórych pięć ran Chrystusa, czyli ożywiał znowu ideę tego mesjanizmu narodu polskiego, że on jest tam związany z Bogiem i ma właśnie za zadanie odkupić, odkupić w ogóle świat i, i tym podobnie tym podobne teorie się pojawiały. Także rozpowszechniła się wtedy moda żałobna, czyli chodzenie zdecydowanie na czarno, unikano takiej biżuterii świeckiej, raczej naszą taką patriotyczną, często związaną oczywiście z religią, z jakimiś napisami typu Boże zbaw Polskę i tym podobne sprawy. No i ta moda jakby była powszechna, była ogólnie no, powszechna w Polsce. Miała charakter takiego masowego protestu. Rosjanie próbowali załagodzić wtedy konflikt, który się wywołał od 27 lutego, pozwolili na uroczysty pogrzeb tych pięciu ofiar, także zapowiadali odtworzenie Rady Stanu oraz powołanie samorządów miejskich i powiatowych. Gdy jednak władze rozwiązują towarzystwo rolnicze 8 kwietnia 1861 roku, na Placu Zamkowym w Warszawie wybuchają zamieszki. Tym razem podczas rozpędzenia tej demonstracji ginie około 100 osób. Sam gorczaków nie potrafi opanować już sytuacji i na jego miejsce jest powołany Karl Lambert, zwolennik polityki represyjnej. Tutaj Wam powiem szczerze, że nie wiem czy Lambert, czy czy, 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 Lombert, tak, czy to jest bardziej takie francuskie, ale zapiszmy to sobie. Później mamy Karl Lambert. Karl Lambert, ale chyba Lambert czytamy, bo to takie bardziej niemieckie imię. Był to zwolennik polityki takiej represji, żeby represjonować tych Polaków, wprowadza w Warszawie stan oblężenia, zabrania organizacji jakichkolwiek demonstracji. Ogłasza to w dniu 14 października, w rocznicę zresztą śmierci Tadeusza Kościuszki. Wtedy ludność, która była zgromadzona z okazji tych uroczystości na Mszach w Warszawskiej katedrze i kościele bernardyńskim, wyprowadzono siłą. Około wtedy półtora tysięcy osób. Pobito umieszczono je w Cytadeli Warszawskiej, która stała się właśnie tym symbolem opresji e, Rosjan. W samo wtargnięcie do świątyń uważano za strasznie niecywilizowane, wręcz zwierzęce zachowanie, dodatkowo w trakcie nabożeństw. No i na znak solidarności z represjonowanymi duchowni różnych wyznań, nie tylko kościołów katolickich, postanowili zamknąć kościoły. Car wtedy usunął Lamberta, jednak nowy namiestnik, Aleksandr Liders, tylko tak naprawdę zaostrzył represję, aresztował kolejnych polskich patriotów, w tym także osoby duchowne, czyli później był Karl Lieders, e, przepraszam, Aleksander Lieders przez U. Okej. Okay. No i oczywiście to sprawiło, że Polacy no coraz mniej się podobała im ta sytuacja, dlatego postanowili tworzyć nielegalną opozycję, tak zwane podziemie. Pierwsza z, pierwsza z tych organizacji nawiązywała do tradycji stronnictwa Adama Jerzego Czartaryskiego, postulowała odłożenie walki zbrojnej na, na jakieś czasy bardziej korzystne, gdzie jest możliwa pomoc Europy Zachodniej i Rosja będzie też słabsza. Ich nazywamy białymi. Oni nawiązywali do skupienia się na tej pracy organicznej, działalności bardziej legalnej. Ich organem kierowniczym jest Dyrekcja Krajowa, a duchowym przywódcą prezes Towarzystwa Rolniczego Andrzej Hrabia Andrzej Zamojski. Do dyrekcji należą także bogaty bankier warszawski Żyd Leopold Kronenberg, znaczy spolszczony Żyd, oraz Edward Jurgens, z takich ważniejszych nazwisk, które warto sobie wspomnieć. Białych popierają głównie bogatsze warstwy społeczeństwa, są to w szczególności ziemianie. Czyli zapiszmy sobie biali To nie ma nic związanego, nie wiem, z rasizmem czy czymś Biali i tutaj ich organem przewodniczącym jest dyrekcja Dyrekcja krajowa I to jest bardziej ta wyższa Wyższe sfery się zatem opowiadają, znaczy to ziemiaństwo, czy bogatsi Drugie ugrupowanie to czerwoni Czerwoni to głównie taka lewicująca młodzież związana z Towarzystwem Demokratycznym Polskim. Zapiszmy to sobie czerwoni. Oni, znaczy na nich przede wszystkim liczy Ludwik Mierosławski, o którym sobie już wspomnieliśmy na poprzednich lekcjach. Który, którego, który zresztą wzywa z emigracji do zorganizowania kolejnego zbrojnego powstania. Radykalni działacze z Ignacym Chmieleńskim na czele powołali wtedy komitet miejski. On nawiązał współpracę z tajną organizacją polskich oficerów, którzy służyli w Armii Rosyjskiej, a także kontaktował się z rosyjską organizacją rewolucyjną z Ziemla i Wola, czyli Ziemia i Wolność, tłumacząc na polski z rosyjskiego. Sam Komitet Miejski po wpłonięciu kolejnych grup spiskowców przekształca się w 1862 roku koło czerwca w Komitet Centralny Narodowy. I on tutaj dowodzi, czyli mamy czerwoni Komitet Centralny Narodowy. Komitet Centralny Narodowy. To się przekształciło z tego Komitetu Miejskiego, który był na początku. Tam rolę odgrywa początkowo Jarosław Dąbrowski, polski oficer w Armii Carskiej, a po jego aresztowaniu władza przychodzi w ręce Zygmunta Podlewskiego. Sam program komitetu miał na celu wywołanie oczywiście jak najszybciej powstania narodowego. Czerwonych wtedy nazywali, znaczy czerwoni-białych nazywali milenarami od łacińskiego mile, czyli tysiąc, bo uważali, że taka aktywność, ta praca organiczna przyniesie te korzystne warunki co najwyżej za tysiąc lat. Nie liczono także na pomoc jakichś wielkich mocarstw Europy, raczej liczono ewentualnie na pomoc innych narodowości, które chciały wtedy wybuchu rewolucji, czyli na przykład Włochów, Węgrów, czy też Rosjan, choćby z tej organizacji Ziemla i Wola, sądzono także, że tutaj ważny będzie masowy udział społeczeństwa, w tym oczywiście również udział chłopów, to masowe poparcie. Na początku 1862 roku dochodzi do zbliżenia Francji i Rosji, zresztą z inicjatywy na cesarza Napoleona III, który dąży do zawarcia sojuszu z Aleksandrem II. Część Polaków wtedy rozumie, że takie działania przeciwko Rosji doprowadzą tylko do rzezi Polaków, no bo Francja nas już na pewno nie wesprze. Pogląd taki wyraża między innymi nowy arcybiskup Warszawy Zygmunt Szczęsny Feliński który sam otwiera kościoły, żeby rozładować tę napię napiętą sytuację w Królestwie Polskim, zabrania jednak organizowania w nich jakichkolwiek manifestacji związanych z polityką. Rosjanie także starają się uspokoić sytuację w całym Królestwie. Teraz naczelnikiem rządu cywilnego zostaje Polak Aleksander Wielkopolski, który jest mianowany przez nowego namiestnika, brata cara, znowu mamy księcia Konstantego. Aleksander Wielkopolski, tutaj jest jego zdjęcie, widzimy taki dość postawny, byśmy powiedzieli, człowiek. Wielkopolski uznaje, że trzeba być lojalnym wobec, wobec zaborców, uznaje działalność niepodległościową za błąd po prostu i uważa, że ta lojalność to doprowadzi do tego, że car w końcu przywróci Polakom duży zakres autonomii. Dążą do wprowadzania reform w Królestwie Polskim, no i chce wywalczyć u Cara jak najwięcej ustępstw w tej sprawie. Z administracji państwowej usuwa Rosjan, zastępuje ich Polakami, z jego też inicjatywy powstaje w 1962 roku Szkoła Główna Warszawska, która pełni też funkcję uniwersytetu, kładzie też nacisk przede wszystkim na nauki ekonomiczne. Wielkopolski sam dąży do czynszowania chłopów w dobrach państwowych, do zrównania praw Żydów z innymi mieszkańcami królestwa, ale także do rozszerzenia uprawnień samorządów. Sama jego polityka jednak nie ma dużego poparcia w społeczeństwie, poparcia wśród Polaków. Sam Wielkopolski jest tak ostentacyjnie lojalny wobec Rosji, lubi to pokazywać. Jest także taki dumny, trochę zadufany w sobie. W, w, samo obsadzanie urzędów faworyzuje rodzinę i znajomych, co sprawia, że ludzie go po prostu no, za bardzo nie lubią. Sam Wielkopolski przez tą swoją, swoją politykę uważa za taką jedyną słuszną i bardzo dobrą, dlatego popada też w konflikt z czerwonymi i białymi. Dąży do osłabienia białych szczególnie, nakłania Rosjan do wydania nakazu opuszczenia Królestwa Polskiego przez Andrzeja Zamoyskiego, jeszcze gorzej jednak traktuje czerwonych, których, których w zasadzie on wtopił, gdy się dowiedział o powstaniu, bo żeby nie doprowadzić do wybuchu powstania, które jego zdaniem no, doprowadzi do klę... znaczy będzie rzezią to po pierwsze, a po drugie sprawi, że już na pewno nie uda się nic ugrać od Cara dla Polski, Wielkopolski organizuje pobór do wojska rosyjskiego nazywany potocznie Brankom. Co mamy przedstawione na tym obrazie? Obraz się tak co prawda oficjalnie nie nazywa, dokładnie nie pamiętam nazwy, możecie sobie sprawdzić. To jest obraz znanego wtedy autora tamtego okresu, czyli Artura Grottgera. Grot Sam on nie był naocznym świadkiem wydarzeń, ale właśnie wszystko to zilustrował na takich rycinach, możemy sobie zapisać. Artur. Artur. Grotger eh, chyba przez 2T Faktor Grotger możecie to sobie wpisać i zobaczyć o co chodzi. No nie wiem, Wielkopolski organizuje Brankę. Jest to w zasadzie taki bezpośredni powód wybuchu później powstania styczniowego. Rekrutów teraz wybierano według specjalnych list przygotowanych osobiście przez niego, jego syna Zygmunta, a także szefa rosyjskiej policji. Wcześniej do służby wojskowej, która trwa zresztą 25 lat w Armii Rosyjskiej, czyli w zasadzie prawie całe życie. Powoływano tylko dorosłych mężczyzn w drodze losowania, przy czym była możliwość wykupienia swojej pozycji. Wśród około 12 tysięcy pobierowych tym razem z tych list nikogo już nie losowano. Znajdują się za to w większości osoby podejrzane o działalność właśnie tą konspiracyjną, którą Wielkopols których Wielkopolski po prostu podejrzewa. Pobór jest przeprowadzany na podstawie tych list, pozwala rozbić w zasadzie konspiracje czerwonych i dlatego... W Wielkopolski planuje też brankę na rok 1863, na styczeń, aby uniknąć możliwości ucieczki tych ludzi do lasów, gdzie by mogli przeczekać okres właśnie tego poboru. No i w tym momencie komisarz centralny, aby nie dopuścić do branki, postanawia przyspieszyć powstanie. Ale co się działo dalej, tego się już dowiecie na kolejnej lekcji. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, no i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com ukośnik A. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.contact.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.